Hej, witam wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. Tak jest, w szóstym już odcinku. Szóstym, chyba tak. Więc w dzisiejszym odcinku udamy się do właśnie lasu, który jest tuż przed nami. W samotności będziemy przemierzali las. Las Petalburg. Dokładnie. Więc to jest właśnie nowe miejsce i w lesie też występują i leśne Pokémony. I tak, wszystkich jeszcze tutaj nie widzieliśmy. Tu będzie jeszcze kilka nowych i być może natkniemy się na jednego z nich właśnie. No i nie, to bynajmniej jest Zigzagoon. Dobra, także Rolls. I w sumie Zigzagoon na poziomie czwartym, więc nie powinien mieć z nim problemów, ale dla pewności wolę wysłać mojego Zigzagoona, gdyż Schwartz to najwytrzymalszy, że niestety nie należy, co widzieliśmy w odcinku poprzednim. Także tak w naszą stronę. I w sumie mamy tutaj fajną taką leśną scenerię, to naprawdę fajnie wygląda. W sumie też ciekawie wygląda to na efekcie 3D, ale niestety gra strasznie się tnie. Dobra, także jeszcze raz tackle i pokonujemy Zigzagoon. Samiczka w zasadzie. Zigzagoon tak, Zigzagoon z panienki pokonuje. Dobra, także tak, co my tu mamy? Gościa. Czasami są pewne rzeczy na ziemi, których nie możesz zobaczyć. Dlatego warto sprawdzać wszystko, gdzie dokładnie chodzisz. Tak, i na przykład taka rzecz może się ukryć tutaj! Tak jest, to jest właśnie potion. O tym mówiłem w poprzednim odcinku, ukrytych przedmiotach na plażach często też takie się znajdują. I warto się przejść właśnie tutaj w tę stronę, z tego względu, że tu na pewno dziewczynę, z którą można zagadać. Jesteś nikim innym jak złodziejem, jeśli próbujesz ukraść Pokémon kogoś innego. Dlatego powinieneś rzucać Pokébole tylko w dzikie Pokémony. Dokładnie, nawet nie możemy zarzucić Pokébole. Rzucić możemy tylko bezskutecznie właśnie w Pokémon innych trenerów, bo łapać możemy tylko te dzikie. To nie ten gatunek gry, że bo de facto były takie jakby Pokémon, że się kradło Pokémony, ale tylko te takie złe i niedobre. Dobra, w każdym razie tak, ciąg lasu zwiedzania ciąg dalszy. Tu mamy trenera, którego nam się ładnie udało ominąć, ale nie byłbym sam, gdybym z nim nie zawalczył. O, i tu mamy Paralyze Heal, kolejny przedmiot, który właśnie leczy stan paraliżu. No i w zasadzie ten trener ma całkiem niezłych przeciwników dla naszego Ralsa. O, Wurmple. Miejmy nadzieję, że na niskim poziomie, to wtedy Ralph sobie z nim poradzi, jak na wysokim, to niestety może być ciężko, poziom czwarty, no zaryzykuje. Confusion! Poza tym jest 50 na 50, można zaatakować, albo i nie, ale się atakuje. No i tak, taki tackle, Wurmple na tak niższym poziomie, no też jest dosyć, no... że tak powiem... niebezpieczny, dobra. Trochę punktów expa i tak, powiedz, zbliżamy się do poziomu kolejnego. I tu mamy właśnie trenera. Zapałem całą masę Pokémonów. Dalej, mój robaczy teamie. Dokładnie, tak więc walczymy z gościem, który złapał 3 Wurmple. Dokładnie, bo innych robali tutaj za bardzo nie ma. Także idź Ross i kośmy to. Tak więc, tak, Wurmple poziom 5. Na poziomie 5 Wurmple może być trochę problematyczny, z tego względu, że na tym poziomie poznaje pewien atak, który może nam zaszkodzić. Dobra, Slingshot na szczęście nie trafił. Także kolejny Confusion. I tackle w naszą stronę. No cóż, taką Wurmple na poziomie 5 już niestety trochę zabierę. Dobra, kolejny Confusion. Okej, okay, dobra, rozwalamy pierwszego Wurmple. Dobra. 60 punktów expa, no prawie kolejny poziom i kolejny Wurmple. Dobra, zostajemy na polu bitwy. W zasadzie mogłem użyć naszego double teamu, wtedy może bym je trafił tym, czym nie chcę, żebym je trafił. Czy nie wiem do końca, czy poznaję na to na roku, znaczy na poziomie 5 czy 6. Teraz Stingshot. Trafię niestety, o nie, to mnie mocno spowolni. Przez to teraz będę wolniej, short Wurmple. Dobra, ale próbujemy. Confusion. Dobra, i tak niestety trafia. Jeszcze jeden tackle i może być po mnie. Więc pozostaje mi się nadzieję, że go nie użyję. Albo że go przetrwam. Kolejny tackle, nie! Uff, 2 HP. Dobra. Także Confusion. I chyba będziemy musiał się posłużyć lekiem, naszym wspaniałym potionem. W sumie ich trochę mamy. Także HP Pipi Restor i potion. W zasadzie Oranberry mógłbym dać też Ralsowi. To wtedy jakby spadłem mu HP na żółte, to właśnie by się leczył. Dobra, i koniec Stingshot. Okej, okay, dobra, także Confusion. Po raz kolejny. I znów tackle. Co z tego double teama, jak za każdym razem je trafia? Trochę nie fart. No dobra, więc spokojnie drugiego Wurmple dla trenera i sobie mam poziom 7.
O tak. Dobra, sesja wygląda w miarę porówno po jeden. No i kolejnym oczywiście poksem jest trzeci Wurmple, tak jak mówiłem. Też poziom piąty. No dobra, no to rozwalamy tego robala. Confusion. I kolejny Stingshot. W zasadzie każdy stan można podwyższyć i obniżyć o 6 stopni, szkoda o tym wspomniałem, więc teraz mam już maksymalnie na dół, już bardziej się speeda obniżyć nam nie da. To w sumie i tak bez różnicy, bo i tak jesteś przecież wolniejsi. Niezależnie od tego, czy obniżył nam by o 1 czy o 6 stopni. O, i właśnie, efekt Double Teama zadziałał jednak, Whirlpool nas nie trafił. Tak więc ostatecznie mam nadzieję Confuse Ray, a czy Confusion. Dobra, znowu tak w naszą stronę i Confusion. Dobra, rozdaliśmy 3 Whirlpool naszym relacjom, co prawda trzeba by się było ratować pod Pionem, no ale... Cóż, taki box. Więc pokonaliśmy Leina. Nawet pamiętam, że wszystkie Pokémony nie mogłem wygrać. No cóż. Trzema urumplami to za daleko gościu nie zajdzie. Dobra, zrzućmy na okiem na nasze boxy. I teraz dajmy właśnie Rolsowi Oran Berry, więc weźmy opcję Give. Mam ich troszkę, więc myślę, że się całkiem przydadzą. O, to był nowy Pokémon, ale mi zwiał niestety, gdyż dość znienacka nas naszedł. W sumie tu już występuje całkiem sporo nowych boksów, więc może przy odrobinie szczęścia na jakiegoś się natkniemy. Tak więc... Zigzagoon, to nic nowego. Dobra, Zigzagoon Control Rods. Wow, szósty poziom, dobra, to ja chyba jednak się i tak wycofam. Idź mój Zigzagoonie. I tak, dobra. Także Zigzagoon kontra Zigzagoon, przeciwnik używa na mnie Tackle. Dobra, tak więc... My też używamy Tackle. Dobra, Zigzagoon zadziała całkiem nieźle. O nie, ten używa Tail Whip. Kolejny Tackle może zaboleć to jeszcze bardziej. Dobra, także kolejny Tackle. Dobra. O, i kolejny Tail Whip. W sumie dobrze, bo... lepiej ich miał słabe, niż miałby mnie atakować na tę sprawę. Okej, okay, także koniec tak i rozmawiamy z Zigzagoon. Okej. Okay. Także w zasadzie Zigzagoon jest chyba najbardziej pospolitym Pokémonem w tej grze. Można go złapać prawie... czy może nie prawie... no na większości ścieżek. O, i Tail. Dobra, lecz Rolls. Zobaczymy zaraz, który to poziom. Piąty, no to też może lepiej nie ryzykować. I Zigzagoon. Mam wyższy poziom, no ale jakby nie było, ale... No, ale... Dobra, Focus Energy, no właśnie, jakby wpadł krytyczny pek, to w zasadzie mogłoby już być po Ralcie. Także Tackle! O, i połówka HP, elegancko, kolejny Focus Energy, bardzo dobrze. Także jeszcze jeden Tackle i chyba będzie po sprawie. Dobra. W sumie tutaj też nie wiem, czy wspomniałem, daj AV do Speedo. I dobra, Line zdobywa poziom, znaczy Zigzagoon zdobywa poziom 10 i... tym samym jeszcze nie poznaję nowego ataku. W sumie kiedy go poznaję? 11, 12 poziomie chyba dopiero. I to dosyć porządny atak. Jak na ten moment gry. I koniec Zigzagoon, no niech to. W sumie fajnie było, jakbym miał ruch teleport, bym wtedy się ładnie ewakuować z walki. Dobra, tego już może wykończę, poziom 4, więc Confusion. Dobra, o, i oszołomiony, elegancko. Jakby jeszcze raz siebie uderzył, tak z raz czy dwa, to było naprawdę super. Użyła jednak Growla. To w sumie nie jest źle, lepiej niż ich użyła tego Growla, niż miałby mnie atakować. Także kolejny raz Confusion. W sumie oszołomienie z Confusiona siada bardzo rzadko, ale jednak się udało i Zigzagoon jeszcze uderzył sam siebie. Uderzyła w zasadzie, bo to ona. I sama się też wykończyła, a tym samym razem była kolejny poziom, poziom 8. Jak pięknie, wspaniale mieć... takiego mocnego poksa. Tak, mocnego. Mocy to będzie, ale na razie to jeszcze nie jest. Dobra, coś nowego? Nie. Po co? Zigzagoon. Znowu. Dobra, poziom 5 tym razem. Wow, i nam się już powoli pipi kończy. Właśnie. Stopniowo właśnie zmienia się kolor numerków, gdy kończy się pipi. Są później żółte, pomarańczowe, aż w końcu w pewnym momencie czerwone, jak tam się skończą. Także tak, koniec Confusion i na dwa ciosy udało nam się wykończyć Zigzagoona. Patrzcie, Zigzagoon poziom 5 pada dwa ciosy, a poziom 4 nie mógł. O co chodzi? To jest właśnie kwestia natury i jeszcze indywidualnych umiejętności, że tak powiem, Pokémona. No, każdy jest... każdy ma jakieś tam indywidualne, kurcze, wysłać się gdzieś ciężko wartości, które wpływają właśnie na statystyki. Także nie każdy Zigzagoonowi równy, że tak powiem.
Co zresztą mogliśmy zobaczyć przed chwilą. Dobra, także kolejny raz ten używamy Growla, więc jest spoko. W zasadzie to ja w ogóle HP nie tracę. To jeszcze trochę mi się Confusion skończy. Niby 25 pipi to wcale nie jest mało, ale zmusić mnie to zmusi do powrotu na centrum Pokémon. Dobra, i to w zasadzie jeszcze żyją 4 nowe poksy, których nie widzieliśmy. I jest oto jeden z nich, oto jest Shroomish. Jest to Pokémon czysto trawiasty, podobnie jak nasz Trico. Jest w zasadzie całkiem fajny Pokémon, także Confusion na Shroomish. Chcę ją złapać. W zasadzie powinna być w stanie przetrwać jeszcze jeden ruch. O, już ona miała ataku, znaczy ruchu Stun Spore, który wywołuje stan paraliżu. Ale jako, że ma umiejętność Synchronize... Właśnie, to jest świetna umiejętność. Stan po prostu zostaje przekazywany na przeciwnika. Oczywiście nie każdy stan można zrzucić na każdego Pokemona, bo na przykład nie można sparaliżować Pokemona typu elektrycznego. No, ale... Tak to właśnie działa. Także szybko, złapmy Shroomish. Shroomish właśnie jest sparaliżowana, więc będzie nam ją trochę nawet łatwiej złapać. Właśnie tak działa umiejętność naszego Ralsa. Dobra, także... Mamy to. Okej, udało nam się złapać Shroomisha. Właśnie samiczkę Shroomish. Tak, więc fajnie, 6 łapów Texpa i mamy kolejnego nowego Poksa. Jakim jest właśnie Shroomish? Jest to Pokémon Grzyb. A więc tak, złapaliśmy samiczkę. Jest to Pokémon właśnie czysto trawiasty. Kiedy Shroomish wyczuwa niebezpieczeństwo, zaczyna począsać swoim ciałem i wypuszczając pyłki ze swojej... z tego czubka głowy. Pyłki tego Pokémona są tak toksyczne, że sprawiają, że nawet drzewa i kwasty więdną. Ale aż nie jest więd. Jeszcze. Dobra, i tu zaraz będziemy świadkami ciekawego z wydarzenia. Nie ma tu żadnego. Hej, widziałeś może przypadkiem Pokémona imię Shroomish? Tak, przed chwilą złapałem. Bardzo kocham tego Pokémona. Bo uwielbiam wręcz. I ktoś tutaj idzie. Jeżeli go nie napadły poksy w trawie. A któż to? Cóż to za dziwne ubranie? Piraci! Choć szedłem za tobą aż do tego... aż właśnie do lasu Petalburg. Albo nie. No właśnie. Albo czekałem na ciebie przy wejściu z Petalburg, ale kurczę, nie wychodziłeś. Już miałem dość tego czekania, więc jestem. Także da... nie wiem jak... pracowniku Dillon, oddałem swoje dokumenty. Aj! Jesteś Pokémon... trener Pokémon, czyż nie? Proszę, musisz mi pomóc. Co ty sobie myślisz? Myślisz, że ochronisz go? Nikt, kto przeszkadza Teamowi Aqua, nie zazna, nie dozna, powiedzmy, litości. Nawet dzieciak, także dalej, fal ze mną! Więc mam teraz do czynienia ze złym gangiem, z Teamem Aqua, i to jest właśnie jeden z jego członków. Także, tak, jest to wielki Puccinę. Tak więc właśnie w grze zarówno Pokémon Omega Ruby, jak i Alpha Safari mamy złe teamy. Właśnie i tutaj mamy team Aqua, z kolei w Omega Ruby mamy team Magma. Tak więc Puccinę, poziom 9, wow. Zresztą te Puccinę, no szalacie, nie jest w stanie nic zrobić, gdyż Pokémony psychiczne są... Znaczy ataki ogólnie psychiczne nie działają w ogóle na Pokémonach mrocznych. Więc... tak, dobra, let's zigzagą w takim razie. Dobra, i Puccinę używa hał. Wzmocni sobie tym atak. Dobra, ale dla Zigzagu się nie boję, Zigzagu jest ustraszony. Tackle! Dobra, zabrało to całkiem sporo. Wow, i Puccinę użyła Sand Attack. To obniży mi celność, przez co będę mógł spudłować moim taklem. Wolałbym nie. Dobra, także kolejny tackle trafia. I prawie kaczałem Puccinę, Puccinę po raz kolejny haul. No teraz tackle może naprawdę poważnie mnie zranić, więc miejmy nadzieję, że mój tackle trafi i trafia. Dobra, Sand Attack na nic się nie zdał, więc pokonujemy Puccinę. Zigzagun lepszy. Ma wyższy poziom zresztą. Dobra, i 108 punktów ekspa, ładnie. Ty jesteś niesamowicie silny. To mój Zigzagun nie. Masz tupę zazielając z Teamem Aqua. No dalej, walcz ze mną. Ach, chciałbym tak powiedzieć, ale niestety nie mam już Pokémonów. Ach. Ale my, Team Aqua, mamy jeszcze do załatwienia coś w Razbro. Także... dziś pozwolę ci odejść. Albo wam odpuszczę może. Fuuu, było blisko.
Dziękuję ci, że pomogłeś ochronić moje bardzo ważne dokumenty przed kradzieżą. Wiem, dam ci to w ramach podziękowań. Dostaliśmy Experience Share. Experience Share to zaawansowane technologiczne urządzenie. Dzięki niemu... dałem z ciebie wszystko, aby opracować to urządzenie. Włącz go, a doświadczenie zebrane w WAKA będzie zielone między wszystkie pokemony w drużynie. Wypróbuj go. I jeszcze wyleczę twoje pokemony. Także to kolejne urządzenie, z którego jestem dumny. To może by mi je przekazał, to by mi się bardziej przydało. Czy ten gość z Teamu Aqua nie mówił czegoś o Razbro? To prawdziwa kryzysowa sytuacja. Nie ma czasu do stracenia. I poszedł do właśnie Razbro, kolejnego miasta, które na nas czeka. I dostaje się właśnie przedmiot, jaki jest Experience Share, który sprawia, że wszelakie zdobyte w walce doświadczenie zostanie dzielone na wszystkie Pokémony, jakie posiadamy. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, wyłączę to urządzenie, gdyż w sumie... To było za proste. I dodatkowo Szumisz coś trzyma. Szumisz trzyma dużego grzyba. I dużego grzyba właśnie możemy sobie wziąć do przedmiotu. Właśnie przedmioty Pokémon możemy też zabierać właśnie korzystając z opcji Back. Więc duży grzyb jest to grzyb, który może być sprzedany za niemałą sumkę, bo jest dosyć rzadki. No i jest też popularny pośród niektórych kolekcjonerów. Kolekcjonerz grzybów? Iście ciekawe. Dobra, rzućmy sobie okiem na nowego Pokémona, jak jest właśnie Szumisz. Więc jest to Pokémon trawiasty i co ciekawe, fajną umiejętnością jest Poison Heal. Dzięki tej umiejętności, jeżeli ten Pokémon jest zatruty, to zamiast tracić HP, tak jak to opowiedział młody chyba w poprzednim odcinku, nie traci HP, a z kolei zyskuje, także to jest ciekawa umiejętność. No i mamy właśnie taki ruch jak Absorb, który znamy, Tackle, który znamy i właśnie stan Spore, który narzuca stan paraliżu. Tak więc dość ciekawy Pokémon. Jak stoimy czasowo, mamy około 17 minut, więc możemy sobie przejść dalej. Tu jest jeszcze całkiem sporo innych nowych Pokémonów, które warto było również złapać, bo nie występują one nigdzie indziej. I oto jest jeden z nich, oto jest Slugt. Slugt jest w sumie Pokémonem typu normalnego, który charakteryzuje się ciekawą umiejętnością, którą wykorzystamy w walce z nim. Na początku użyję Growla, żeby obliczyć mu atak, gdyż ten może mnie zaatakować właśnie ruchem Scratch, a po Growlu zabierze mi on prawie tyle co nic, a w kolejnym turze on nie będzie mógł mnie zaatakować przez tą swoją właśnie umiejętność. Gdyż właśnie ma umiejętność Taunt, która sprawia, że Pokémon może zruszyć się co drugą turę. Także to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Dobra, więc spróbujmy go złapać. W sumie ma trochę sporo HP, no ale cóż. Drugim Confusionem bym go raczej wykończył. Więc raz, dwa, trzy i siedzi. Okej. Okay. Dobra, więc mamy kolejnego nowego Poxa. Tak więc, tak, 4,5 turek spadła Rhodesa i poziom 9. Rhodes rośnie w siłę, powoli doganiając pozostałych członków drużyny i mam ruch teleport. Dobra, i dane Slugt zostały dodane do właśnie Pokédexu. Tak więc, Slugt jest to właśnie Pokémon leniwiec, dokładnie. Serce Slugta bije raz na minutę. Wow. Przez to też jest praktycznie leży w bezruchu. Rzadko kiedy widzisz tego Pokémona poruszającego się. Dokładnie. Więc złapaliśmy leniwca. Okej. Więc rzućmy sobie okiem na leniwca. Więc oto jest i Slugt. Właśnie to jest Pokémon typu normalnego, który ma właśnie umiejętność Trunt, która sprawia, że co drugą turę nie może atakować. Dokładnie, jest to Pokémon dosyć dobry w ataku, nawet defensie. Ma takie ruchy jak Scratch, czy atak drapaniem, siła 40 oraz Yawn. Yawn jest bardzo niebezpiecznym ruchem, bo gdyż jest to ruch ziewnięcia. Tak, nawet ziewnięcie w Pokémonach jest niebezpieczne i w drugiej turze sprawia to, że po prostu Pokémon ziewnie, psikowi się dosłownie zachce spać i w drugiej turze zaśnie. Także to jest dosyć ciekawe. Dobra, także to mamy kogoś. Ty tam, twoje Pokémon się dobrze? Jeśli twoje Pokémon są słabe i chcesz uniknąć walk, powinieneś trzymać się z dala od wysokiej trawy. O, koniec Slugt, ale Slugta już mamy i kolejny dziki Pox. Może nowy. Wurmple to nic nowego. Dobra, Lazros! Lazros już coraz bardziej rośnie w siłę, więc nawet taki Wurmple na poziomie 6 nie powinien już stać się dla nas kłopotem. Także Confusion. I wow, połówka HP.
Dobra, taką w waszą stronę. Wciąż bolesny jednak. Dobra, i Confusion. Właśnie też możemy użyć teraz sobie na początku teleport, żeby po prostu uciec z walki. Co jest też dosyć ciekawe. Dobra, tylko że okoliśmy grupa 68 punktów exp. No i tu mamy kolejnego trenera. Jeśli weźmiesz dużego Pokémon Robaka do szkoły, to natychmiast stajesz się popularny. Przypominają mi się chrabąszcze majowe. Dobra, w każdym razie tak, było przez Robaków Jinx, sobie z nami walczyć i wysyła do walki Nimkadę! O, to jest kolejny nowy Pokémon, to jest właśnie taki Pokémon... Trudno powiedzieć, co to jest, w każdym razie robaczy... ja są konkretnie robaczu ziemny, co jest dosyć ciekawym połączeniem. W zasadzie chyba... jednym nielicznym takim połączeniem. Dobra, już Hardin. W sensie to jest dosyć dobry w defensie, jeszcze go sobie dodatkowo wzmacnia, ale my go atakujemy takim specjalnym, więc na nic się to nie zda. Także jeszcze raz Confusion i kończymy z Nimkadą. Jehu, dobra, dostaliśmy kolejnego poksa, dzieliśmy punktów ekspa i pokonaliśmy Jamesa. Nie będę popularny, jeśli przegram. Cóż... Dobra, czy coś tutaj się kryje? Tak, i tu mamy Balm Mushroom. Balm Mushroom to jest kolejny grzyb, który z tego co mi wiadomo chyba można sprzedać. Dobra, i tu jeszcze mamy Etera i jakiegoś wyjątkowego Pokemona w pobliżu. Przez co jest taki wyjątkowy? I co to za Pokemon? To Slugt. Poziom 15. Nie, ja się z tym nie będę bił. Ja się z tym nie będę bił. Przez to drugą turę atakuję, więc na dobrą sprawę miałbym przewagę, ale... Nie. Dobra, w tym lesie jeszcze występują pewne Pokémony, których nie mam i bardzo bym się ucieszył, gdybym takowe spotkał i bynajmniej to nie jest Shroomish. Głównie mi chodzi tu o właśnie dwie ewolucje Wurmpla. Już właśnie Wurmpl może ewoluować w jednego z dwóch Pokémonów, właśnie jednym z nich jest Silcoon. Dokładnie. A drugi z nich jest z kolei Kraskun. Właśnie Silcoon ewoluuje w Beautyflyer, czyli tego motyla, którego widzieliśmy parę odcinków temu. Dokładnie i właśnie z Silcoona spróbujemy sobie złapać, tylko że to jest już wyższa forma Pokemona, więc może być ciężko go złapać. I właśnie Silcoon i Kraskun w dziczy znają tylko ruch Hardin, więc w zasadzie nie są szkodliwe w żadnym wypadku. Także jest, spróbujemy złapać Kraskuna. Patrzy i... Jest, dobra, mamy Silcoona na razie. Właśnie po co się zapytać Silcoona i Kraskuna, bo to nam z kolei ułatwi zdobycie ich z kolei wyższych form Beautyflya i Dustoxa. Także mamy właśnie Silcoona, jest to Pokémon Kokon. No i Silcoon... aha, przygotowuje się przed ewolucją, by przetrzymać głód i wszystko co go... Aha, ponieważ nie je nic do końca swojej ewolucji. Aha, jednak niekiedy ten Pokémon, gdy mu się po prostu chce pić, zbiera jakby pije deszczówkę, którą zbiera w swojej jakby nici, którą jest owinięty. Okej. No tak, by się nie odwodnić. Dobra, więc zobaczyliśmy prawie wszystkie Pokémony, jakie tu żyją. Występuje tu właśnie jeszcze jeden, czyli wyższa forma, czy druga forma, druga ewolucja Wurmpla, czyli Kraskun. I fajnie byłoby go spotkać. Co prawda można spróbować ewoluować Wurmpla, tylko właśnie Wurmpl ewoluuje losowo, albo w Silcoona, albo Kraskuna, więc szanse na ewolucję właściwego Pokemona są no 50-50. Tak więc może lepiej byłoby znaleźć jeszcze Kraskuna w trawie, skoro już tutaj jestem. Dobra, i teraz tak, Wurmpl szybszy, Tackle, Confusion. No i w sumie jak Kralcorów bije poziom, to chyba będę miał... Wyrównany poziom już chyba w całej drużynie. W zasadzie też jeszcze możemy rzucić okiem na naszego świeżo panego Silcoona. Tak, dobra, więc Silcoon. Myślę, co ciekawe Pokémon Robaczy, o nieprzeciętnej defensywie aż 11 w porównaniu do wszystkich statystyk pozostałych, to jest całkiem sporo i on daje, co ciekawe, 2 punkty EV aż do defensa, jak go pokonamy. Ma też fajną miecz jakąś Shedskin. To sprawia, że Pokémon po prostu jakby zrzuca skórę, przez co leczy różne właśnie stany. Jak na przykład właśnie zatrucie, paraliż i tak dalej. No i dodatkowo jeszcze ruch Hardin, który wzmacnia tąże jak wysoką obronę. Czyli może być jeszcze mocniejszy. Dobra, także tak. Co ja tu patrzę? Jeszcze tak zerkniemy może na 2 szypoksy, czy to będzie Kraskun. A jeżeli to nie będzie Kraskun, no to ruszymy sobie dalej. Tak więc... Taylor! W zasadzie z Taylorem nie powinien mieć większych problemów.
Tak więc Ralz do boju. Confusion. Tak, już mamy wystarczającą przewagę levelową, aby móc walczyć właśnie nawet z Taylorem. To jest całkiem mocnym boksem, jakby nie było. Dobra, kolejny Confusion. No i pokonujemy Taylora. 38 punktów ekspa, no i powoli zbliżamy się do poziomu 10, czyli nasz Ralz się wyekspił. Dobra, tam jest gdzieś Shroomish. Shroomish mnie nie interesuje. Mnie interesuje tylko i wyłącznie jeszcze Kraskun. I Silcoon. W sumie za Silcoona właśnie, tak jak mówiłem, dostałeś 2V do defa, więc nawet fajnie byłoby go rozwalić. I całkiem sporo expa. No, ale tym bardziej, że pada na 2 ciosy, więc jest ok. Także Confusion i tak, jest. Prawie wykończamy tego Silcoona razem. Fajnie, że wpadł cios krytyczny. Bo tak nie jest, niekoniecznie moglibyśmy rozwalić go na 2 ciosy, jakby miał naturę z rozwalającą specjalną na przykład, to wtedy mogłoby być ciężej. Dobra, rozwalamy Silcoona. No i tak, niezbyt ruchliwy. Jeszcze jeden POX i będziemy mieli kolejny poziom, poziom 10. Oj, żeby to był Silcoon. A co to jest Silcoon? Kraskun. Ech, Zigzagoon. Cóż, coś czuję, że chyba nie zdobędziemy Kraskuna w dzisiejszym odcinku. No cóż, może kiedyś indziej jeszcze się tutaj wrócimy i go zdobędziemy. Tak więc, wow. O, i teraz zobaczycie, aktywuje się nasza jagódka. Dokładnie, Ralz podjadł sobie Oranberry i przez to poleczył się o 10 HP. O, i Zigzagoon też znalazł jagodę. Nie może być. On też się poleczył. O, żeż ty. Właśnie, pick-up ma też pewien efekt, że jeżeli nasz Pokémon zje jagodę, a przeciwnik nie ma przedmiotu, no to też sobie ją zje. Takie to coś. Znaczy nie wiem, czy to się ma tylko do jagód, może do innych przedmiotów też, więc na rozprawę na dwóch walkach miałoby to jakiś efekt. Dobra, więc tak, poziom 40 dla... Znaczy 40, wcześniej expa, co ja mówię. Poziom 10 dla Ralza. Chociaż może 40 też otrzymamy. Być może. Dobra, więc tak, jest. Dobra, więc tu mam wyjście z lasu, tu mam jeszcze pewne drzewko, które blokuje nam niestety przejście, więc nie możemy przejść dalej. Także slak nas nie interesuje. No i tu właśnie mamy wyjście z lasu i... Któż to? Team Aqua! Teraz jakby to sprawdzanie... Nie wiem, jakichś członków naszej drużyny... Niedaleko Petalburg. Obawiam się, że... Będę musiała przeprosić pana Mata. To niedobra wiadomość. Dobra, misja się rozpoczyna. Coś nam przeszkodziło. Przyjęłam, dobra. Zrobię tak, jak mówicie. Będę kontynuowała śledztwo... będę kontynuowała... No nie wiem, śledztwo w sprawie tej energii, którą odkryliśmy. O co chodzi? Fiu. Ale ten dzieciak... wydaje się być obiecującym trenerem. Okej, więc jesteśmy na drugiej części ścieżki 104, gdzie już na dzień dobry widzimy 3 jagodowe krzaczki. Także mamy tu kolejne 3 Peacherberry. O, i tu będziemy mieli nowy rodzaj jagód, jakie są właśnie Cherryberry. Cherryberry z kolei leczą paraliż. Także też są, myślę, dość praktyczne. No i jeszcze 2 Oranberry. Okej, no i tak, miejscem, które tu widzimy, jak i pozostałymi atrakcjami, jakie czekają nas na tej ścieżce, zajmiemy się w kolejnym odcinku z serii Pokémon Alpha Sapphire. W tym filmie to będzie wszystko, więc ja z wami się i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii. To cześć!